Minęło już pół roku od narodzin Chriska, więc postanowiłam dzisiaj spotkać się tutaj z Wami i szczerze sobie porozmawiać o macierzyństwie. Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji ślubu i wesela, koniecznie zarejestruj się w Wedding Dream App. Szczegóły znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu ekranu. Prawda jest taka obiektywnie, że jakby opieka nad dzieckiem to jest naprawdę jakby praca, która wymaga dużo bardzo czasu, ale nastawiałam się, że to w jakiś sposób będzie trudniejsze jednak niż jest. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, jaka ta praca, pomimo tego, że czasami nie jest pyszna, myśląc o zmienianiu pieluch, jest wdzięczna i w ogóle jakie to jest super. I że ten dziuś nigdy się nie spodziewałam, że daje tyle radości. To naprawdę można oszaleć ze szczęścia. Co bardzo mnie zaskoczyło, bo zawsze myślałam, że dzieci nie mają aż takiego wpływu na życie nas, dorosłych, a mają po prostu wpływ totalny. I co jest najfajniejsze, to to, że po prostu dają tyle takiej czystej radości, takiej niczym po prostu jeszcze niezmąconej. I na przykład jak mały się uśmiecha, to te uśmiechy no po prostu wychodzą z niego ze środka. To jest takie, Jezu, on jeszcze w sobie, on jest taki czysty w środku, że on jeszcze nie ma żadnych konfliktów, złych emocji, żadnych takich niesympatycznych przeżyć. I na przykład mój mały mi uświadomił, że my naprawdę rodzimy się jako bardzo dobre istoty. Dość jeszcze nigdy nie miałam, chociaż faktycznie zdarzają się takie momenty, że jestem bardzo zmęczona, bo jakby opiekuję się zarówno małym, jak i też dużo pracuję. Więc zdarzają się oczywiście ciężkie momenty, jak na przykład on przez długi okres czasu nie śpi i teraz jest coraz większy, więc jest taki coraz bardziej wymagający jakiejś takiej uwagi, zabawiania go. Natomiast akurat Chrisek jest, nie wiem po kim, ekstremalnie grzecznym dzieckiem. Chociaż na przykład miał taki okres, że przed tym takim wieczornym, takim pierwszym spaniem nocnym wpadał w jakąś taką, nie wiem czy to złość, po prostu jakby widać było po nim, że jest super zmęczony, a nie może zasnąć. I wtedy bardzo płakał przez jakieś 10-15 minut codziennie przez parę dni z rzędu. No i to powodowało we mnie bardziej taką frustrację, że nie wiem co zrobić, żeby móc mu pomóc. Natomiast jakby nic nie działało i realnie ostatecznie zauważyłam, że bez znaczenia, czy włączam mu szumiącego króliczka, czy mu śpiewam, czy go noszę, czy w jakiś tam sposób go daj podrzucam, czy go odkładam do łóżka, to w ogóle nie ma znaczenia. I w sumie najśmieszniejsze było to, że najlepiej działa na niego to, jak go właśnie odłożę i skończę te wszystkie cyrki, bo to jeszcze go miałam wrażenie, że się tak pobudzało, nakręcało i on wpadał w jeszcze takie większe spazmy, niż w momencie, kiedy go jakby zostawiałam w łóżeczku, w którym była cisza, spokój, odchodziłam i tak z boku go sobie obserwowałam, po prostu on się wtedy jakoś zdecydowanie szybciej uspokajał niż u mnie na rękach. No mi te rzeczy wydają się naturalne, bardzo, bardzo dbam o jakby higienę i czystość, bardzo. No, na przykład małego kąpię jakby codziennie wieczorem, ale oprócz tego zawsze jak rano się obudzi, no to jest jakby taki jeszcze myty dodatkowo, nie bez takiego pełnego zanurzenia w wannie, ale jest umyty, wszystkie strategiczne miejsca po tej nocy są umyte. Z czym jeszcze mogę przesadzić? No moja mama mówi, że trochę przesadzam z właśnie z tą czystością w kontekście ubranek, że jakaś tam mu tylko pół kropki spadnie albo kropla śliny, ja już go przebieram, bo ogólnie mam wrażenie, że już jest brudny. Więc tego prania są góry, no wiadomo jak pranie to i prasowanie, więc trochę tej pracy się nakręca przez to. No i moja mama się śmieje, że jakbym miała więcej niż jedno dziecko, to na pewno by one w takiej higienie i czystości nie były, bo to by było po prostu fizycznie nie do wyrobienia z tą całą pracą. I bardzo, ale nie wiem czy przesadzam, chyba każdej mamie też zależy na tym, żeby to dziecko jak najbardziej rozwijać, więc pod tym względem cały czas staram się edukować, co na którym etapie dziecko powinno już umieć, co powinno robić i jak można je stymulować do dalszego rozwoju. Więc jestem super na bieżąco z tym i trochę go tak sprawdzam, że w tym miesiącu już powinien się przekładać na bok. Przekładasz się?
pierwszy katarek za nami. Oczywiście moja panika w związku z tym, no niewiarygodna. To było takie zabawne, bo ja jak tylko zauważyłam, że on ma katar, to oczywiście dumna wyjęłam z szuflady aspiratorek, który w sumie na to czekał. I nawet mały dał sobie zadziałać tym aspiratorem. No niemniej jednak oczywiście z tym katarem pobiegłam do lekarza, no bo mówmy się, katar to choroba. Ale poza tym, no boję się, są to pierwsze takie moje doświadczenia, więc każda najmniejsza rzecz, która pewnie doświadczonej mamie wydaje się w ogóle, odczekaj 4 dni, będzie dobrze, to dla mnie był po prostu koniec świata. No i pobiegliśmy do lekarza, ale faktycznie wydawało mi się, że po prostu muszę to skontrolować i robiliśmy jakieś tam inhalacje nawet, więc no jest to za nami i przyznam szczerze, że nigdy w życiu nie myślałam, że katar spowoduje u mnie tyle nerwów. To jest tak, że mam akurat koleżankę, która ma swoje dziecko 10 dni starsze od mojego, więc oczywiście rozmawiamy sobie na temat tego, co nasze dzieci robią, ale nie jestem z tych mam, które mają kłopot z tym, że ich dziecko coś robi wolniej niż inne. Czyli na przykład mój mały od początku w ogóle nie lubił leżeć na brzuchu. I przez to, że nie leżał na brzuchu, no to nie przekładał się na boczki, z plecków na brzuszek, z brzuszka na plecy, w ogóle jakby bardzo mało tego robił. Natomiast jej dziecko już to robiło dużo, dużo wcześniej niż mój i nie powodowało to we mnie żadnej frustracji. Pomyślałam sobie, no dobra, przyjdzie moment, to się przełoży po prostu. No też nie każde dziecko lubi leżenie na brzuszku, więc gdzieś tam oczywiście poturlałam go lekko po łóżku. Ale nie miałam pretensji, że nie turla się sam. Moja jest zawsze kąpiel z Chriskiem i po tej kąpieli jeszcze robimy sobie takie masażyki cudowne, relaksujące i później sobie razem leżymy, aż on uśnie. I to jest taki nasz czas. Poza tym mamy zawsze czytanie książeczek albo oglądanie obrazków. Mam też to, że zawsze staram się wprowadzać mu sama nowe smaki, jeżeli je poznaję. To są takie moje też rzeczy z nim. No i co jeszcze? No i on uwielbia, jak mu śpiewam, jak przed nim tańczę. Ogólnie uwielbiam z nim wszystkie te rzeczy, które powodują, że on się zaśmiewa po prostu w głos, co jest takie słodkie. Bardzo dużo z nim rozmawiam, bardzo dużo. To jest zabawne, ile można mówić więcej niż ja do tej pory mówiłam. Nie mam sztabu niani, opiekunek i guwernantek, co oczywiście też nie oznacza, że nie mam pomocy. Przede wszystkim największą pomoc mam w mojej mamie, bo jednak zostawiając dziecko z mamą, mam taki największy spokój wewnętrzny i poczucie, że po prostu nic mu się nie stanie i że ona się nim zajmuje chyba jeszcze lepiej niż ja. To jest tak, że u mnie w ogóle na Instagramie pojawiło się pod moimi zdjęciami z Wenecji trochę komentarzy, w ogóle zapytań. Za każdym razem jak gdzieś jestem, to oczywiście jest pytanie, a gdzie dzidziuś? I nawet pojawił się taki komentarz, że jak na mój gust, to za dużo pani zostawia dziecko same. Trzeba dzieckiem zacząć się zajmować, a nie tylko brylować na Instagramie. No i cóż, co ja mogę o tym powiedzieć? Po pierwsze, dziecko nie zostaje samo, bo jednak by zginęło, tylko zostaje z moją mamą. Po drugie, od początku, jeszcze zanim Chrisek się urodził, to mieliśmy z moim mężem takie przekonanie, że to, że pojawia się dziecko, nie oznacza, że my już nigdy w życiu nie będziemy tylko we dwoje. I też czerpię z doświadczeń swoich znajomych i staram się jakby zupełnie nie zrezygnować z relacji mąż-żona na rzecz rodziny.
oczywiście w rodzinie jesteśmy większość czasu, ale zdarzają się takie sytuacje, że sobie wypadamy gdzieś we dwoje. I na przykład, nie wiem, pojechaliśmy sobie na weekend do Energylandii, prawda, do wesołego miasteczka. Natomiast no, co tam miało szukać z nami 3-miesięczne dziecko? No nic, więc myślę, że dla tego dziecka, które jest tak malutkie i do końca jeszcze też wszystkiego nie rozumie, ważniejsze było to, że było w spokoju, w swoim domku, ze swoją babcią, swoim łóżeczku, żyło takim swoim normalnym rytmem, niż to, żebym go po prostu przejechała z nim, z tym wózkiem po prostu po wesołym miasteczku, gdzie jest milion ludzi, jakiś bakterii, pogoda była niepewna, no więc jakby też mam wrażenie, że decydując się na te wyjazdy, to w ogóle ja to bardziej przeżywam niż dziecko. I faktycznie te wyjazdy jestem w stanie przeżyć też tylko dlatego, że bo tęsknię bardzo za małym, ale jestem je w stanie przeżyć, bo właśnie moja mama wysyła mi non-stop zdjęcia małego. A to śpi, a to idzie na spacerek, a tak go ubrałam, a teraz trzyma grzechotkę, a teraz bawi się książeczką szeleszczącą i jakby wiem, co u niego słychać, a jednocześnie mogę na chwilę odłożyć tą opiekę i po prostu pobyć, pożyć, poczuć się no super swobodnie, no i po prostu pobawić się ze swoim mężem. Wydaje mi się, że dziecko, posiadanie dziecka to jest w ogóle bardzo poważny sprawdzian dla związku. Uważam, że największą głupotą jest tak zwane robienie dziecka na zgodę. Myślę, że największe szanse na fajną rodzinę mają ludzie, którzy tworzą naprawdę bardzo dobry związek i w tych okolicznościach rodzi się dziecko. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest tak niesamowite, że z nas powstał nowy człowiek, że jest to więź już teraz po prostu nierozerwalna i to dziecko totalnie scala rodzinę. I pomimo tego, że jest ogromnym wyzwaniem, no to jest po prostu taką perełeczką, to jest cud. I jak ja patrzę na mojego męża z tym naszym Chriskiem malutkim, jak oni są do siebie podobni, jak razem śpią, jak się przytulają, jak się razem bawią, no to jest po prostu takie rozczulające i takie piękne, że tego nic nie jest w stanie w ogóle zastąpić. Swoje? Uwielbiam! Ja zawsze byłam osobą, co było niesamowite, znaczy osobliwe, bo zawsze mówiłam, że nie lubię dzieci, a dzieci bardzo lubiły mnie też przez długi czas mówiłam, że nie będę nigdy miała dzieci. Natomiast teraz cały czas się zapieram, że lubię tylko swoje, a pozostałych nie polubiłam, natomiast osoby z zewnątrz, które mnie obserwują, to robią po prostu takie wielkie oczy, jak ktoś idzie z dzieckiem, a od razu tam biegnę. O Jezu, jakaś liczna, ile ma, a już je, a już siedzi. Więc po prostu jednak to nie jest to, że nagle polubiłam wszystkie dzieci. Nie, zrozumiałam, że w dzieciach jest po prostu coś takiego niesamowitego i takiego magicznego, że zrozumiałam, że po prostu to bardzo przyciąga. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!